tradycją naszych gal, czy to w Małopolsce, czy to na Mazowszu, czy w Wielkopolsce, do tej pory była część artystyczna. Z przyczyn pandemicznych nie będzie to część artystyczna z występem na żywo, ale będzie to prawdziwa niespodzianka, żeby nie powiedzieć bomba. Tak, prosimy o połączenie z panem Jerzym Zelnikiem. Witamy, panie Jerzy. Witamy, jeśli panie mówimy Jerzy o filmach i o ważnych tematach, to bardzo się cieszymy, że jest pan z nami. Prosimy o dwa słowa, odniesienie się do tego, co robi młodzież i z czym się pan łączy z nami dzisiaj, bo dla wielu to może być zaskoczenie. No cóż, można powiedzieć, że rzeczywiście zanurzałem się w historię i odległą i bardzo bliską wielokrotnie w życiu. Historia mnie pasjonuje. Cały czas czytam różne felietony i książki historyczne, między innymi mojego wielkiego przyjaciela Andrzeja Nowaka, profesora, wielokrotnie nagradzanego, między innymi również Orderem Orła Białego, który pisze całościową historię Polski. To będzie chyba najobszerniejsza historia Polski tysiąclecia. No i cóż, tak spoglądałem w swoją historię, historię moich działań aktorskich. Rzeczywiście spośród tych 70 paru filmów, które nakręciłem, kilka albo kilkanaście z nich dotyczy historii, jak Faraon, Medium, Królowa Bona, gdzie grałem Zygmunta Augusta, również w Epitafium Barbary Radziwiłłównej, Pragnienie Miłości, gdzie grałem ojca Chopina, Ziemi Obiecanej, prawda, dotyczącej czasów przełomu XIX-XX wieku, Bolesławie Śmiałym, Krajobrazie po Bitwie Wajdy, II wojna światowa. A poza tym zawsze pasjonowało mnie zadanie uczczenia rocznic. Ja jestem wielkim zwolennikiem obchodzenia rocznic, bo one rzeczywiście odnawiają w nas taką znajomość historii, wchodzenia właśnie w głąb, w szczegóły różnych wydarzeń. No i tak gdyby wymienić parę z nich, to było 70. rocznica Powstania Warszawskiego, 150. rocznica Powstania Styczniowego i ostatnio 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Zrobiliśmy też taki spektakl Blizny Pamięci, który dotyczył misji Jana Karskiego i tak dalej, i tak dalej. Ciągle historia i to jest moja wielka pasja. No a poza tym wielka przygoda związana z Niezłomnymi. Dzięki zaproszeniu przez Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka mogłem wziąć udział w tym wspaniałym projekcie, czyli 20 paru pieśniach o żołnierzach wyklętych. Taki pomnik im muzyczny postawiliśmy. Jeździliśmy z tym po Kanadzie, po Stanach Zjednoczonych, oczywiście po Polsce. I teraz rozumiem, że moglibyśmy niektóre z tych piosenek usłyszeć. Nie ma przeszkód. Więc zapraszamy realizatorów o emisję piosenek w wykonaniu pana Jerzego Zelnika i jego przyjaciół. Po wielkiej wojnie z Niemcami wzrosły nadzieje daremne, ale zgiełk bitew nie zamilkł, chylimy czoła przed wami. Żołnierze Polski podziemnej, chylimy czoła przed wami. Żołnierze Polski podziemnej, pół wieku płoną czerwono, łagierny barak nad Wisłą, gdzie patriotów więziono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość.
gdy weszła władza ludowa i łobuzeria ubeska. Terror się zaczął od nowa, to nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. Bo kiedyś życie tracono za lepszą ojczyzny przyszłość i w Boga dumnie wierzono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Witamy ponownie, panie Jerzy. Prosimy o parę słów do naszych zgromadzonych internautów, młodzieży i wszystkich pozostałych. Tak, moi drodzy państwo, i dorośli, i młodzi. Czy my umiemy być widzami, odbiorcami kultury? Takie pytanie sobie zadajmy. Bo mam wrażenie, że stopniowo w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza ostatnich 30 lat naszej historii, my coraz mniej umiemy uczestniczyć w kulturze. Nie tylko tworzyć kulturę, bo to już jest wyższy stopień, ale uczestniczenie w kulturze. A więc, na przykład, jeżeli ludzie w szkole bawią się w teatr, uczą się tekstów, tworzą jakieś przedstawienia, piszą sobie jakiś scenariusz na podstawie jakiejś książki, to już są o wiele lepszymi odbiorcami chociażby sztuki teatralnej. Później jak pójdą do teatru, to jest wtedy takie o wiele bardziej aktywne uczestnictwo. Ja muszę powiedzieć, że chwalę telewizję publiczną za jej misję ostatnią. Myśmy odnowili teatr telewizji, który kiedyś skupiał bardzo wielu ludzi przed telewizorami w poniedziałek. Nie wiem, czy wiecie, że powinniśmy być dumni, że Polska jedyna na świecie ma teatr telewizji. Już BBC nie ma, a polska telewizja dalej kultywuje tę przepiękną tradycję. Jestem między innymi, teraz jestem bardziej reżyserem niż aktorem, więc zrealizowałem dwa spektakle. Cenę według Waldemara Łysiaka dwa lata temu i rok temu Blizny pamięci o Janie Karskim. Zawsze to są moje scenariusze i reżyseruję je. A poza tym zachęcam do oglądania wspaniałych albo bardzo ciekawych seriali telewizyjnych. Ostatnio mamy znakomity serial Bodo Coxa, Ludzie i Bogowie, o kolejny raz o historii II wojny światowej, ale już spojrzenie od strony tych, którzy wydawali wyroki na zdrajców, na kolaborantów, no i na tych mocodawców, te bestie niemieckie, które do nas przybyły. Poza tym ja bardzo lubiłem zawsze i mam nadzieję, że będzie kontynuacja oglądania Korony Królów. Wybrzydzają niektórzy, ach, to takie jakieś kameralne, mało jest tam plenerów czy jakichś, prawda, scen takich batalistycznych. No jest to skromny serial, ale on ogromnie uczy o historii Polski, zwłaszcza o tym, którego rocznicę, którą przeżywamy, rocznicę Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a umierając zostawił murowaną. To największe chyba dzieło, jedyny król, który jest wielki, prawda? I który zostawił dzieło jakieś na zupełnie nieprawdopodobne, to zupełnie jak czarodziejska wróżka jakaś, żeby tyle stworzyć miast, fortec, świątyń za jednego życia, za 37 lat panował po łokietku, no nieprawda, a przy tym nie stronił od uciech doczesnych przy całym swoim zaangażowaniu też jako chrześcijanin.
I wreszcie znakomity serial Stulecie Winnych. Piotrek Trzaskowski między innymi reżyserował. Także no polecam i to właśnie oglądanie takich historycznych dzieł, które są dostępne dla wszystkich w telewizji publicznej, no to ogromnie uczy i historii i takiego no chyba też uczy obcowania z kulturą, takiego nasycania się wewnętrznego. No zadanie najważniejsze dla człowieka na ziemi jakie jest? Doskonalić się. Urodziliśmy się, od urodzenia zbliżamy się do śmierci, ale po drodze możemy jeszcze stworzyć bardzo wiele dzieł, doskonalić się, no, zbliżać się do nieosiągalnej doskonałości, mieć dyscyplinę codzienną, wieczorną też, wieczorne rozliczenie. Ile, przynajmniej 5 rzeczy dobrych, które zrobiłem w ciągu dnia. 5 rzeczy. Zmyłem bardzo ładnie naczynia, odprowadziłem wnuki do szkoły, chociaż mi się nie chciało, bo wolałem, żeby rodzice to zrobili. Może napisałem jakiś wiersz, może przeczytałem jakiś fragment ciekawej książki, czegoś się nauczyłem, może pogłębiłem swoją znajomość jakiegoś języka. Naprawdę w zasięgu ręki mamy skarby. Na półkach to są skarby, prawda, Tadziu? Słyszysz? Tak, zgadzam się. Słuchaj, na półkach mamy skarby tysiącleci, sięgnąć po nie tylko. Ile tu przybędzie do głowy, do serca. Naprawdę można w czasie pandemii, jak się można doskonalić, ile rzeczy przeczytać. I później za to pieniędzy nie ma, prawda? Ale ten deponowanie tutaj tej wiedzy, tych przeżyć emocjonalnych, intelektualnych, później nagle zaowocować może w lepszym czasie. A nie, że później nastanie lepszy czas i my będziemy żądali czegoś od tego lepszego czasu. A z czym przyjdziemy? Z jaką propozycją? Teraz jest świetny czas na to, żeby właśnie się wzbogacić. Prawda? Dziękuję Daniel? Bardzo. Na pewno. Jurku, pozdrowienia. Pozdrawiam cię. Dziękujemy sobie bardzo i zaprosimy na chwilę muzyki Jerzego Zelnika i jego przyjaciół. Nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani!
wschodu walczyli o niepodległość. Tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś do historii należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii należnej chwale podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic.